Siemanko, witam was bardzo serdecznie w ostatniej zapowiedzi meczu Wisły Kraków w tym roku, rzecz jasna. Mecz z Sandecją Nowy Sącz, oczywiście spotkanie wyjazdowe i liczymy na to wszyscy gorąco, że Wisła Kraków wygra, że Wisła Kraków pożegna się z tym rokiem w pozytywny sposób, wygrywając po prostu, nieważne jak, ważne, żeby po prostu była wygrana, były 3 punkty, bo to w tej chwili jest najważniejsze. Fajnie, żeby to jeszcze było stylowe, ale no nie wymagajmy wiele po ostatnim meczu w Pucharze Polski, który no trzeba określić jasno blamażem, bo Wisła Kraków naprawdę nie pokazała kompletnie nic. Ja nie boję się tego słowa powiedzieć, kompromitacja, i jeżeli Wisła Kraków zagra tak z Sandecją, to o Boże, mam nadzieję, że tak się jednak nie stanie. Bo liczę oczywiście na to, że Wisła Kraków wyjdzie na to spotkanie przede wszystkim zmotywowana, zagra podobnie do meczu z Górnikiem Łęczna, wyłączając te błędy, i przede wszystkim musi być bardziej skuteczna, i myślę, że wtedy zwycięstwo będzie sprawą prostą i taką normalną, i tutaj ten mecz będzie spokojnie przez nas oglądany. Taką mam nadzieję, że właśnie tak to będzie wyglądało, ale no to ciężko przewidzieć, bo ten zespół to jest tak chyba stwierdzenie, nawet jak gra odkąd trenerem jest Radosław Sobolewski, gramy bardzo nierówno, mecze są bardzo nierówne, raz gramy naprawdę dobrze, a raz gramy naprawdę słabo, i ciężko gdzieś na tym zbudować jakąś taką stabilność, i to wszystko jest takie, mam wrażenie też, jak nawet nie idzie, to nie ma w tym takiej walki, wiecie, że walczymy, mecz pucharowy, gdzie naprawdę, gdyby było więcej tej walki, więcej tego, dobra, słuchajcie, nie mamy nic do stracenia, ruszamy na nich, gnieciemy i myślę, że wtedy tą jedną bramkę byśmy wcisnęli, doprowadzilibyśmy, nie wiem, do serii rzutów karnych i jakoś by to może się udało przejść do kolejnej rundy. Nie udało się dlatego, bo brakło tej walki w tym meczu, brakło tego charakteru, i myślę, że nie bez przyczyny kibice Wisły Kraków mają pretensje, mają żal do piłkarzy za to spotkanie, bo nie graliśmy z Realem Madryt, graliśmy z Motorem Lublin, więc jakby złość jest w pewien sposób usprawiedliwiona i zrozumiała. Ja sam byłem bardzo zdołowany, ale również wkurzony, bo tak się po prostu Wisła Kraków tak nie może przegrywać, moim zdaniem. No ale to też Wisła Kraków nie jest już w tym miejscu, co była kiedyś. Mam na myśli tutaj erę Bogusława Cupiała, bo faktycznie to jest pewien problem niektórych kibiców, ale kibice to tam pół biedy, prawda? Kibic to jest kibic. Ale najgorsze, że sztab tego nie widzi, że sztab dalej chce tą krakowską piłkę kontynuować. A tak prawdę mówiąc, nie wiem, czy mamy do tego odpowiednich wykonawców. Oczywiście na papierze pewnie tak, ale jeżeli popatrzymy sobie na to, jak oni się prezentowali w tej rundzie, tak można powiedzieć, to jest naprawdę słabo i można gdzieś się zastanawiać, czy mamy odpowiednich wykonawców do takiej gry, do takiej, nie wiem, żeby faktycznie to dobrze wyglądało, żeby to było i efektywne, i efektowne, tak? No na razie to ani jedno, ani drugie, tak prawdę mówiąc, ale tak jest po prostu, musimy się z tym poniekąd pogodzić. Ale ja liczę na to naprawdę, że weźmiemy sobie, że sztab gdzieś przemyśli, zrobi transfery odpowiednie i będzie tym Radosław Sobolewski umiał zarządzać, dostosować do tego pewien styl gry, bo to nie może być tak, że Wisła Kraków gra cały czas, próbuje grać tak samo, i to tak samo nie wychodzi. To nad tym się trzeba na pewno pochylić, zastanowić i podjąć oczywiście odpowiednie decyzje. Na pewno jesteśmy niezadowoleni, na pewno ten mecz, nawet jeśli go wygramy, to i tak to wiele nie zmieni, tak? Nadal będziemy źle oceniać tą rundę. Mimo wszystko chcemy zwycięstwa, wymagamy zwycięstwa, wszystko inne będzie traktowane jako porażka. Także tyle, jeśli chodzi o zespół może Sandecji, bo o nich w zasadzie nie powiedziałem, zespół bardzo w złej sytuacji, zespół, który ma duże problemy, nie da się ukryć, że te problemy są zauważalne.
I cóż, no miejmy nadzieję, że się w tym meczu akurat nie podniosą, że wygramy ten mecz pewnie. No, jeśli chodzi o piłkarzy, no to była zapowiedź i tam zapowiedź pierwszej kolejki, no to tam więcej powiedziałem o kadrze tego zespołu. Generalnie paru zawodników sprzeszło się w Ekstraklasie, paru takich typowo pierwszoligowych zawodników i paru, że tak powiem, takich no swoich piłkarzy. Więc jest to kadra średnia, na pewno no to no ich takie możliwości są na środek tabeli. Na pewno przy dobrej organizacji gry, przy trochę też szczęściu na pewno są w stanie wygrywać, są w stanie zbierać te punkty, no ale w tym sezonie to po prostu nie wychodzi, nie punktują, punktują bardzo słabo i są no, bardzo nisko, to też wpływa na pozycję w tabeli, ale z całą pewnością ten mecz, nie można ich zlekceważyć w żaden sposób, bo to się może dla Wisły Kraków źle skończyć i miejmy nadzieję, że Wisła Kraków podejdzie do tego meczu naprawdę zmotywowana, bo to jest bardzo ważne. A co o tym meczu sądzą chłopaki z kanału Okiem Wiślaków? Posłuchajcie. Witam wszystkich serdecznie. Na pewno to najbliższe spotkanie, to ostatnie w tym roku Wisły Kraków będzie ciężkie. Nie przewiduję tutaj łatwego meczu, przede wszystkim ze względu na to, jak wyglądał ostatni mecz Białej Gwiazdy z Motorem Lublin. Tam Wisła konstruowała bardzo mało sytuacji, tam Wisła nie mogła po prostu żadnej setki sobie stworzyć. No i nie jestem aż takim optymistą, być może jak inni przed tym meczem, bo wiemy, że Sandecja jest przecież ostatnia Fortuna pierwszej lidze. Sandecja, która w ostatnim spotkaniu pucharowym odpadła w dosyć kontrowersyjnych okolicznościach, ale zagrała naprawdę solidne spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Ze Śląskiem Wrocław, który przecież gra w Ekstraklasie, także coś to może oczywiście oznaczać. Minusem tego meczu może być ta murawa, o której wspominał Radosław Sobolewski w Niepołomicach, bo tam będzie rozgrywane to spotkanie. Nie jest ona najlepsza. Zobaczymy, komu to pomoże, czy Sandecji, czy Wiśle. Na pewno nie pomoże dobrej piłce w tym meczu, ale przede wszystkim liczę na to, że Wisła będzie wyglądała nawet jak w tym meczu z Górnikiem Łęczna, tylko troszeczkę poprawi skuteczność, bo jak popatrzymy sobie na to spotkanie z Górnikiem Łęczna, a na to spotkanie z Motorem Lublin, to były dwa zupełnie inne mecze, dwa przegrane spotkania, ale w zupełnie inny sposób i po prostu mam nadzieję, że Wisła będzie stwarzała sobie okazję i przy tym nie wiem do końca, czy tak będzie. Nie wiem, jakiej Wisły się spodziewać. Czy tej Wisły Radosława Sobolewskiego, która stwarza sobie multum sytuacji i po prostu jest czasami nieskuteczna, czy takiej Wisły, jak w tym spotkaniu z Motorem Lublin. Po prostu liczę, że wnioski zostaną wyciągnięte, że Wisła to spotkanie wygra, że będzie po prostu lepiej grała w piłkę, bo ten mecz z Motorem, który przecież gra w niższej lidze jeszcze, no był wręcz fatalny, no i po prostu trzeba się poprawić. Mam nadzieję, że też to piłkarze zrobili w ostatnich dniach, że Radosław Sobolewski troszeczkę ich przycisnął, no i że Wisła po prostu jakoś to spotkanie ostatnie wygra. Nie będzie to oczywiście rozwiązanie wszystkich problemów Wisły, ale na pewno będzie to jakieś światełko w tunelu na lepsze jutro, na lepszą zimę, że biorąc pod uwagę jeszcze jakieś ewentualne wzmocnienia, uda się chociaż być w tym top 6 i przez baraże awansować się do Ekstraklasy, no bo ta pierwsza dwójka będzie bardzo ciężka do zdobycia, ale ta szóstka dalej jest w zasięgu i na to liczę. Liczę na to, że Wisła wygra 2-1, to spotkanie będzie bardzo ciężkie, ale przede wszystkim liczę na to, że Wisłę będzie się dało oglądać, bo w ostatnim meczu z Motorem o tym, że ładnie Wisła gra, że świetnie się to ogląda, nie można było powiedzieć. Także ładna gra, zwycięstwo. Może za dużo oczekuję, ale takie mam oczekiwania i oby tak było. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Siemanko, z tej strony Tobi, czyli jeden z członków kanału Okiem Wiślaków. Sebastian poprosił mnie o dogranie się do zapowiedzi z meczu z Sandecją. Oczywiście bardzo chętnie to robię, chętnie porozmawiam o moich przewidywaniach na to spotkanie. Sandecja zajmuje ostatnie miejsce w tabeli
I do, można powiedzieć, do kompletu kompromitacji w tym sezonie brakuje tylko i porażki z właśnie ostatnim miejscem tabeli pierwszej ligi. Nie zdziwiłbym się kompletnie, gdybyśmy ten mecz przegrali, patrząc na grę chociażby w meczu z Motorem Lublin, którego szczerze przyznam nie oglądałem, ale ze skrótów i z tego, co słuchałem, kiedy na Okiem Wiślaku był właśnie Sebastian i Maciek, kiedy mówili o tym meczu, właśnie podsumowywali go, no to nie słyszałem tam pochwał i zbytnio nie ma co się dziwić po prostu, bo po skrócie samym widzę, że naprawdę to był beznadziejny mecz. Motor zasłużenie awansował, na pewno to też zespół, który nie grał jakoś rewelacyjnie, ale na tle pierwszego ligowca jednak prezentował się lepiej, więc zasłużony awans, nasza kompromitacja i Sandecja, nie zdziwiłbym się, gdyby też tak niestety się wydarzyło. Oczywiście nadzieja jest i ja wierzę w zwycięstwo w tym spotkaniu, ale tak jak mówię, już nic mnie w tym klubie nie zdziwi. Sandecja zremisowała z nami u siebie w pierwszym meczu na R22 0-0. No, był to bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu. Sandecja też grała wtedy słabo, chociaż miała lepsze sytuacje z tego, co pamiętam. I to oni byli bliżsi zwycięstwa tego spotkania. Tam Biegański zagrał naprawdę dobrze i chyba ze dwie sytuacje wyratował. Też jakąś setkę mieliśmy, ale poza tym graliśmy bardzo słabo. Jeszcze Zabrzęczka tego meczu na pewno nikt dobrze nie będzie po prostu wspominał. No to kilka postaci jest w Sandecji znany chociażby z pierwszej ligi, jak Szufryn. Szacunek w ogóle za tą akcję ze Śląskiem dla Sandecji, jak najbardziej popieram to, co się wydarzyło, co zrobili piłkarze, zdecydowanie, bo było to jak najbardziej na miejscu i brawa też dla kapitana właśnie Szufryna, tak a propos Sandecji, więc to piłkarz, który piłkarsko na pewno nie jest jakimś topowym obrońcą pierwszej ligi, ale charakterem nadrabia i jest takim walczakiem i typowym przecinakiem. To, co właśnie widziałem też w pierwszym meczu, to tak było. Lubi się, no jest dobrze zbudowany, więc potrafi wejść pojedynek. Kacperkach, znany z Podbeskidzia chociażby, Kosakiewicz, Lusiusz czy Merebaszwili, to tacy tak mniej więcej najbardziej znani piłkarze. Kamil Słaby też, na przykład Sandecji, którzy no, gdzieś tam się obili w większości o uszy tym, którzy się kradzą piłkę. Putnocki też przecież. Jest kilka postaci, ale mimo wszystko kadra jest taka przeciętna, powiedziałbym, na środek tabeli, mimo wszystko są ostatni, nie idzie im za bardzo, 13 punktów ostatnio wygrali, co prawda z Sosnowcem, ale w Zagłębie też w formie nie jest. Sandecja akurat w tym meczu była w formie i to wykorzystała. Oby tak nie było z nami, dwa mecze z rzędu u siebie w pierwszej lidze zresztą grają właśnie i no to jest dla ich korzyść na pewno, że grają u siebie. Uważam, że ten mecz wygramy mimo wszystko 2-1 po bardzo ciężkim boju. W końcu uda się zwyciężyć, bramkę stracimy, bo cóż to by był za mecz, gdybyśmy nie popełnili jakiegoś błędu. Chwalony przeze mnie Jaroch niestety ostatnio zagrał beznadziejnie, to był najgorszy mecz zdecydowanie Jarocha w barwach Wisły. Sprokurował karnego, no i poza tym, z tego co słyszałem, nic do przodu nie dawał, ani z tyłu też dobrze się nie prezentował, więc no cóż, niestety mimo wszystko i tak w tym spotkaniu chciałbym, żeby wyszedł oczywiście. Nie wiem, coś we mnie wstąpiło chyba, ale powiem to, Balta musi w tym meczu zagrać. To jest piłkarz, który jest ewidentnie w tym momencie w formie i trzeba to wykorzystać w tym momencie. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale tak, Balta jest jednym z tym momencie z lepszych pomocników, przynajmniej jest w formie. Basza nie daje rady, Duda jest słaby na razie w tym momencie. Ja bardzo Kacpra lubię, szanuję, ale w obecnej formie jest słaby. Jeszcze Plewka, też nie jestem jego fanem, też jest słaby. Ja bym widział w ogóle środek pola chyba Balta, Duda albo Balta, Talar w tym momencie. Tak to wygląda z mojej strony. Chciałbym zobaczyć Żyro od pierwszej minuty razem z Pereirą. Pewnie zagra Hugi. Zobaczymy, jak to będzie. Taki piłkarz bym mniej więcej przewidywał.
Sandecja na pewno nam może zagrozić, my też im możemy zagrozić, ale jak? No nie wiem, patrząc na ostatnie spotkania, sytuacja jakieś tam, oprócz tego ostatniego Puharu Polski, motoru, były. Trzeba to po prostu wykorzystać. Nie chciałbym w ogóle Ronaldo widzieć, bo jest bez formy i niestety zawodzi mnie ten piłkarz, ale to chyba wynika z tego i wyłącznie, że za bardzo w niego uwierzyliśmy, zrobiliśmy z niego jakiegoś króla strzelców, a on po prostu jest piłkarzem, który jest przeciętny i po prostu taki będzie, może się jeszcze odblokuje, na razie na to nie, tego nie widać. No i widziałbym, że to po prostu w ataku w tym momencie. Ciekawe, czy Zdenek w ogóle się włączy do tej rywalizacji, jak będzie na wiosnę. Bardzo bym tego chciał, żeby pokazał Rodado, że musi się wziąć do pracy, bo na razie wygląda to kiepsko. No Fernandez będzie grał na skład, tam jeszcze zobaczymy, pewnie w naszym programie Okiem Wiślakowym o tym bardziej porozmawiamy. Jednak wiadomo, chciałbym ten pośrodek pola zobaczyć właśnie z Baltą, tutaj Talar, albo Talar, nie chciałbym widzieć Baszy, tak jak mówię, bo jest bez formy, czy Plewki. A ludzie jeszcze ufam, więc ewentualnie, ale Balta, no jak zawsze go skreślałem, tak teraz mówię, że po prostu jest w formie i grać musi. Zobaczymy, co nasi wspaniali obrońcy zrobią. Miejmy nadzieję, że nic, żadnego błędu nie będzie, że mimo wszystko kolej w tym meczu nie zagra i zagrają inni stoperzy i oni zagrają dobry mecz, bo kolej niestety no musi odpocząć, bo ostatnio nie grał, też ten błąd był mimo wszystko, ale w meczu, ale i tak mimo wszystko uważam, że kolej musi odpocząć. Nie wiem, co tu więcej dodać, tak jak mówię, 2-1 przewiduję. Nie zdziwię się, jeżeli będzie inaczej, ale wierzyć zawsze wierzę, bo jestem Wiślakiem i kibicem. Przyzwyczaiłem się już do tego, nie dziwi mnie to w ogóle. Jeszcze chciałbym tylko dodać, że przyda się już ta przerwa naprawdę po spotkaniu nam z Sandecją, bo ja już jestem troszeczkę tym zmęczony. Przyznam szczerze, że jestem troszeczkę zmęczony tym sezonem. Jako kibic Wisły, tymi kompromitacjami i tym, co się dzieje wokół klubu. Nie winię, piłkarzy też oczywiście winię, ale nie będę. Bo najgorsze, co może być, to wyzywanie piłkarzy od nie wiadomo kogo. Już nie będę tutaj przytaczał, bo jesteśmy kulturalni oczywiście. Więc nie będę tutaj przytaczał jakiś przymiotników określających negatywnie piłkarzy. Też uważam, że na pewno swoje dokładają i jest wina bardzo duża w piłkarzach, ale nie będę tak jak większość po prostu ich wyzywał. Tak, bo szanujmy jednak mimo wszystko siebie, ludzi przede wszystkim. Taki apel ode mnie. Można ich krytykować, ale na pewno nie tak, jak to Śląsk robi, czy wiadomo, o co chodzi. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie na Okiem Wiślaków, na zapowiedź tego spotkania. Podsumowanie też oczywiście. No i subskrybujcie Sebastiana, bo jesteśmy na kanale Sebastiana, więc jego subskrybujcie. Do zobaczenia, dzięki. Tak, tutaj dziękuję wam za opinię. Ja jeszcze tak króciutko, podsumowując to wszystko tak w jedną taką skondensowaną całość, Wisła Kraków przystępuje do tego meczu w niezłej sytuacji kadrowej, więc nie możemy tutaj zwalać na kadrę. Wraca Moltenis, on grał już w meczu pucharowym i o dziwo był naprawdę dobrym punktem, znaczy był w ogóle piłkarzem meczu według mnie, więc tutaj Moltenis, na pewno jestem ciekawy, jak on również zaprezentuje się w meczu z Sandecją Nowy Sącz. Na pewno, słuchajcie, spodziewam się takiego meczu, gdzie będzie więcej takich fizycznych starć, czyli łokcie będą latały, bo to jednak nie ukrywajmy, że mecz z Sandecją zawsze trochę wywołuje takie uczucie, że chcemy im dokopać, dlatego że no trzymają z Krakowią, więc wiadomo, jest to też mecz tego typu. Takie no małe derby, można powiedzieć. Więc tutaj miejmy nadzieję, że Wisła Kraków wygra to spotkanie. Tego bym sobie tak naprawdę życzył. Czy będzie styl, czy go nie będzie, to nie jest dla mnie aż tak istotne. Może to dla was źle brzmi, że mam gdzieś styl. To nie jest tak, że gdzieś, ale zdaję sobie z tego sprawę,
że styl tutaj nie ma tak wielkiego znaczenia takiego pod tym kątem, bo i tak co się zmieni, jeżeli Wisła Kraków wygra ten mecz stylowo świetnie, że nagle, nie wiem, będziemy się łapali za głowę. No nic to nie zmieni, tak? Bo będzie znowu długi okres przygotowawczy i ten okres przygotowawczy już będzie bardzo ważny, tak? On tak naprawdę będzie zmieniał cokolwiek, tak? I tutaj przepracowanie tego okresu jest bardzo ważne. A samo to, czy tu będzie styl, czy nie, nie ma znaczenia. Liczą się tylko 3 punkty, bo wiadomo, że 3 punkty będą przybliżały nas do celu, jakim jest, no, chociaż te baraże. No ale w każdym razie, dobry stan kadry Wisły Kraków, więc tutaj naprawdę nie możemy narzekać. Jedyne, na co możemy narzekać, na tabelę, która jest dla nas średnio korzystna, no inaczej sobie to wyobrażaliśmy, ale cóż, wierzymy, że się odbudujemy. Myślę, że nawet najwięksi pesymiści wierzą w to, że Wisła Kraków jakoś się z tych problemów podniesie. No teraz też gorący okres w klubie, też taki jeśli chodzi o organizację klubu, więc myślę, że ostatnie, następne tygodnie też będą takie dosyć nerwowe w pewien sposób. Podsumowania już nie będzie, będzie już taki zbiorczy materiał, gdzie sobie tą rundę razem podsumujemy i na ten materiał Was już gorąco zapraszam. Wbijajcie również na filmy, znaczy no dzisiaj będzie też stream z moim udziałem na kanale Okiem Wiślaków, także gorąco zapraszam, zapowiedź jak i podsumowanie. Zapowiedź 11:15, a podsumowanie gdzieś około godziny 16:00, także nie może Was zabraknąć. Oczywiście dam tutaj link do kanału i gorąco zapraszam, żeby wysłuchać troszkę inaczej, trochę innych wypowiedzi. Tutaj no będę jednym tutaj z, tak powiem, będę debatował nad tym i mam nadzieję, że tutaj wstydu naszemu kanałowi nie przynoszę. Dobra, dzięki jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia. Piona.